W ramach programu Bosch Exchange możesz w korzystnej cenie kupić część regenerowaną fabrycznie pod warunkiem zwrotu jej zużytego odpowiednika. Produkty BX są zwykle tańsze od ich nowych odpowiedników. Są regenerowane w fabrykach firmy Bosch zgodnie ze standardami jak dla produktów na pierwszy montaż. Są poddawane rygorystycznym testom jakości, takim jakim podlegają produkty nowe. Produktów regenerowanych fabrycznie możesz użyć od razu. Nie musisz czekać na naprawę części. Są dostępne dla większości pojazdów jeżdżących po naszych drogach. Cały proces zwrotu części jest bardzo prosty. Program BX opiera się na ponownym wykorzystaniu materiałów. Przy zakupie produktu BX zostanie naliczona kaucja, którą otrzymasz z powrotem pod warunkiem zwrotu zużytej części. Musi ona spełniać określone kryteria. Kryterium identyfikowalności. Zwracany wtryskiwacz musi być możliwy do zidentyfikowania, dlatego należy podać jego numer identyfikacyjny. Numer ten jest widoczny na cewce. Wtryskiwacz musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Jeśli nie masz oryginalnego opakowania, możesz zwrócić go w opakowaniu zastępczym, ale tylko pod warunkiem, że numer identyfikacyjny na cewce jest czytelny. W takim wypadku zapisz ten numer na zastępczym pudełku. Kryteria techniczne. Zwracana część powinna być kompletna. Nie zostanie przyjęty zwrot wtryskiwacza zdemontowanego bez rozpylacza, bez króćca przyłączeniowego lub bez cewki elektromagnetycznej. Uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenie wtyczki. Uszkodzenie na cewce jest dopuszczalne. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym demontażem są niedopuszczalne. Małe uszkodzenia korpusu spowodowane narzędziami są dopuszczalne. Lekkie rozproszenie rdzy na całym wtryskiwaczu jest dopuszczalne. Mocno rozwinięta korozja już nie. Kryterium identyfikowalności. Zwracana część musi być możliwa do zidentyfikowania, dlatego należy podać jej numer identyfikacyjny. Numer ten jest widoczny najczęściej na jego plastikowej osłonie. Alternator powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Jeśli nie masz oryginalnego opakowania, możesz zwrócić część w opakowaniu zastępczym, ale tylko pod warunkiem, że numer identyfikacyjny jest czytelny. W takim wypadku zapisz ten numer na zastępczym pudełku. Kryteria techniczne. Kryterium kompletności. Zwracana część powinna być kompletna oraz nierozmontowana. Niedopuszczalny jest brak regulatora. W przypadku alternatora dopuszczalny jest brak koła pasowego i plastikowej osłony. Należy jednak pamiętać, że jeśli brakuje plastikowej osłony, na której znajdował się numer części, to część musi być zwrócona w oryginalnym opakowaniu. Kryteria techniczne. Kryteria uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzona obudowa jest niedopuszczalna. Złamane może być tylko jedno żebro. Plastikowa obudowa oraz koło pasowe mogą być uszkodzone, aby część została przyjęta do regeneracji. Złamany wspornik jest niedopuszczalny. Kryterium korozji. Lekka korozja na większej powierzchni alternatora bez ubytku materiału jest dopuszczalna. Nieakceptowalna będzie widoczna korozja wskazująca na to, że produkt był dawno wymontowany oraz przechowywany w nieodpowiednich warunkach. Kryterium identyfikowalności. Zwracany rozrusznik musi być możliwy do zidentyfikowania, dlatego należy podać jego numer identyfikacyjny. Numer ten jest widoczny najczęściej na powierzchni jego obudowy. Rozrusznik powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Jeśli go nie masz, możesz zwrócić część w opakowaniu zastępczym, ale tylko pod warunkiem, że numer identyfikacyjny jest czytelny. W takim wypadku zapisz ten numer na zastępczym pudełku. Kryteria techniczne. Kryterium kompletności.
Zwracana część powinna być kompletna oraz nierozmontowana. Kryteria techniczne. Kryteria uszkodzeń mechanicznych. Obrobiony zębnik jest niedopuszczalny. Fioletowy nalot na osi powstały w wyniku przegrzania jest niedopuszczalny. Złamane łożysko napędu jest niedopuszczalne. Silnie zdeformowana obudowa jest niedopuszczalna. Uszkodzenie plastikowej części przekaźnika włączającego jest dopuszczalne. Kryterium korozji. Rozrusznik zostanie przyjęty, jeżeli korozja jest powierzchniowa, bez ubytku materiału. Widoczna korozja wskazująca na to, że produkt był dawno wymontowany oraz przechowywany w nieodpowiednich warunkach jest nieakceptowalna. Mocno skorodowany zębnik jest niedopuszczalny. Kupuj produkty BX i ciesz się wysoką jakością w dobrej cenie. Dowiedz się więcej na www.boschbx.pl.